Welcome to Admel Club. Everybody stay. We are fly today. Welcome to Admel Club. Everybody stay. Everybody stay. Welcome to Admel Club. Microcontroller. Właśnie normalnie już nie wiem, co się dzieje. Jestem skołowaciały. Kończę pisać dodatkowe rozdziały do nowej zielonej książki. Słuchajcie, wciąż coś mi przeszkadza, ale naprawdę. Zobaczcie, jaka jest data. To październik, a ja zapowiedziałem, że na grudzień 2014 roku najpóźniej będzie już nowe wydanie zielonej książki Green Booka. Mam nadzieję, że zdążę. W tej chwili, słuchajcie, już patrzę, jakieś kabelki, wszystko mi się miesza, już po prostu nie wiem, co się dzieje, ale na dowód tego, że prawda, piszę tą książkę, spójrzcie, widzicie tutaj dwa układy, dwa zestawy ATB, na których testuję właśnie dla Was specjalnie kolejne moduły, które postaram się opisać wraz z bibliotekami. Naprawdę ciekawe moduły, mam nadzieję, że Wam się przydadzą i że to uzupełnienie książki będzie świetne. Już wiecie z forum, że na pewno pojawią się moduły RFM 69C. Bardzo ciekawe, świetne moduły, które naprawdę mnie również, oczywiście po wielu przebojach z napisaniem od początku własnej biblioteki, no strasznie zdenerwowały na początek. I straciłem przez to mnóstwo czasu, ale w końcu jest. Taka biblioteka. Mam nadzieję, że Wam się również spodoba, że ją docenicie i że zobaczycie, jak łatwo teraz będzie Wam przerabiać sobie ją ewentualnie pod Wasze kolejne potrzeby. Naprawdę świetne rzeczy, ale to nie wszystko. Nie tylko moduły RFM 69C pojawią się w książce. Jeszcze jedne. Naprawdę niesamowita ciekawostka i muszę Wam przyznać, że znowu też firmy Hope RF. I sam byłem zaskoczony, już sam wiem, że będę ich używał do swoich wielu różnych projektów, moduły radiowe, ale to niespodzianka. Zobaczycie to dopiero w książce i mam nadzieję, że również będziecie zauroczeni tymi modułami i zobaczycie, o co chodzi, co tam opisuję i co pokazuję. Do tego na koniec w Green Booku poprawionym oczywiście będą poprawione biblioteki pod moduły RFM 73, to czego wszyscy poszukują, chociaż na naszym forum jest kolega Wireless, fajnie, bardzo dużo w tym temacie pomagał, ale też bym powiedział, w zasadzie gotowe pliki, przeróbki można znaleźć. Ja wiem, że wiele osób się jeszcze tam, powiedzmy, zapętla, no ja rozumiem, że jak początkują, a potrzebują szybko te moduły, dlatego postanowiłem, że w książce właśnie te dokończę i przerobię te biblioteki, będą one w książce również i dla modułów RFM 70 i RFM 73 i od tej pory każdy nie będzie miał już problemu. Co więcej, sporo osób pisze też, że a przykład z książki jest jakiś taki zakręcony, że jak go odpalam za pierwszym razem, to mi nie działa. No słuchajcie, biorę go. Ja już ostatnio naprawdę grubo z 2 lata prawie nie używałem modułów RFM 73. I dokładnie tak jak każdy z Was, początkujący nawet, wziąłem sobie te dwa moduły, wziąłem płytę DVD z książki, odpaliłem przykłady, no wszystko działa. No wiecie, problemem może być rzeczywiście to, że wiecie, ja działam na sprawdzonych, konkretnych już zestawach uruchomieniowych ATB naszej firmy. Ja nie mówię, że jak Wy robicie to i robicie to na stykówce, to dlatego nie działa i że musicie kupić zestaw. Nie. Ja chcę powiedzieć co innego. Jeśli robisz to na stykówce, to po prostu pomyśl o tym, żeby doprowadzić układ od strony elektronicznej do takiej samej postaci, jak ja mam to zrobione w ATB, a da radę, bo przecież tam jest naprawdę niewiele połączeń, tylko kilka. Co więcej, ja w przykładach z książki, z tego, co tutaj pamiętałem, bo jakby nawet w szczegóły nie wchodziłem, korzystam również z komunikacji przez RS-232 z terminalem.
Tego się boi wielu początkujących. Jakby obawia się skorzystać z terminala. Brak przejściówki może USB RS 232. Dlaczego? No widzicie, ja mam na pokładzie zestawu ATB, więc dla mnie to jest takie normalne. Ale powiem wam, że nawet jak nie miałem zestawów ATB, to uważam, i to chyba w moich wypowiedziach wszędzie się przewija, każdemu, podkreślam, każdemu polecam, że jeśli się zajmujesz mikrokontrolerami, to posiadanie dowolnej, byle jakiej przejściówki, ale żeby tylko działała, jakieś USB RS 232 albo do starego portu COM na układzie MAX 232, to naprawdę jest podstawa. No podstawa, bez tego ciężko testować cokolwiek przy mikrokontrolerach. Okej. To była taka mała zajawka, słuchajcie, do już oficjalna, do nowego, poprawionego i uzupełnionego wydania Zielonej Książki. Mam nadzieję, że jakby też niektórzy z was zachęcą się właśnie do większego, powiedzmy, nabiorą chęci do skorzystania z tych wielu przykładów ciekawych, które są w niej opisane. I zapraszam serdecznie, później również do komentowania, odpowiadania i tak dalej. Jak widzicie, normalnie zarastam ostatnio, ale sobie już obiecałem, że dokąd nie skończę tej książki, to będę normalnie nosił jakąś, tak będę zarastał. To tak niewygodnie mi swędzi. Ja nie wiem, jak niektórzy z was mogą nosić te brody. Jakoś mnie to nie pasuje, ale a żona jak na mnie krzyczy, o normalnie mam przechlapane. Ale no słuchajcie, dlatego finiszuję, żeby jakoś przeżyć i żeby móc pójść złapać tą żyletkę i tam wiecie, ciach, chlast, byle się nie pokroić. Dobra, nie przeszkadzam już wam, zabieram się dalej, nurkuję do komputera, do roboty. Pozdrawiam, pa.